serwis sportowy w Telewizji Szczecin, Jarosław Marędziak. Witam i zapraszam. Od kilku lat nie ma sobie równych w Polsce. Na koncie ma zwycięstwa w Pucharze Świata i prestiżowym maratonie bostońskim. Jednak igrzyska paraolimpijskie oglądał w domu. Arkadiusz Skrzypiński, niezrażony nieobecnością w Pekinie, już rozpoczął przygotowania do akcji Londyn 2012. I to w jakim stylu. Nasz handbajkowiec właśnie wrócił z Niemiec, gdzie w słynnym maratonie berlińskim zajął 9 miejsce, poprawiając rekord Polski. Obecnie wynosi godzinę 10 minut i 8 sekund. Następny plan jest, żeby w przyszłym roku złamać już nie tylko się poprawić o minutę, ale poprawić się o 10 minut i być jednym z tych pierwszych na świecie, jeżeli nie będę pierwszym, który złamie godzinę. Sporą rolę w progresji wyników ma nowy sprzęt i jakością dorównujący temu, na którym ścigają się najlepsi na świecie. Zmianie uległa również pozycja, w jakiej nasz zawodnik pokonuje trasę. Tutaj zyskuje strasznie dużo na aerodynamice, tak więc jestem w stanie rozwinąć bardzo wysoką prędkość, wolniej, ale bardzo wysoką prędkość i potem ją bardzo długo utrzymać. Dzięki temu, tak jak mówiłem, byłem pewny, że zrobię rekord Polski teraz w Berlinie. Ten typ handbajka bardzo dobrze sprawdza się na płaskich trasach z niewielką liczbą ostrych podjazdów, gdzie przewagę zyskują zawodnicy jadący w pozycji siedzącej. Na szczęście takich wyścigów jest niewiele. Kolejna próba bicia rekordu 2 listopada. Maraton w Nowym Jorku, no, to będzie gigantyczna impreza pod względem organizacyjnym i bardzo chciałbym powtórzyć swoje trzecie miejsce sprzed roku. Będzie premiera dla mnie w Waszyngtonie. Nieznana trasa, nieznani ludzie. Zobaczymy, co będzie. A na zakończenie sezonu pod koniec listopada maraton w Bejrucie, choć z oczywistych względów może nie dojść do skutku, tak jak to miało miejsce 2 lata temu.